13 września wspominamy błogosławionego Franciszka Castor Soho Lopez, kapłana i męczennika. Franciszek urodził się 28 marca 1881 roku w Madrigaleo w zachodniej Hiszpanii. Do kapłaństwa przygotowywał się w seminarium duchownym w mieście Plasencia w Hiszpanii. Poznał tam wielu kleryków, którzy później, tak jak on, zginęli śmiercią męczeńską. Święcenia przyjął 19 grudnia 1903 roku w Plasencji. Rok później wstąpił do Bractwa Księży Robotników. Całe swoje życie kapłańskie poświęcił na formację przyszłych księży w różnych seminariach duchownych w kraju. Franciszek był bardzo uzdolniony muzycznie, sam kształcił swoje zdolności i wszędzie, gdzie pracował, uczył też muzyki i śpiewu kościelnego. Wprowadzał atmosferę rodzinną, był bardzo życzliwy wobec innych. Siły do ofiarnej pracy kapłańskiej czerpał z modlitwy i podejmowanych bardzo dyskretnie praktyk pokutnych. Franciszek realnie oceniał sytuację społeczno-polityczną w swoim kraju, zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa i przygotowywał się do pewnej śmierci męczeńskiej. 12 września 1936 roku został aresztowany i przetrzymywany w więzieniu. Jeszcze tej samej nocy, z 12 na 13 września, został zabity tuż pod Ciudad Real w środkowej Hiszpanii. Został beatyfikowany 30 października 2021 roku wraz z trzema innymi męczennikami w katedrze w Tortosie w Hiszpanii. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Franciszek aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.